Cosa pensi? Che entrai a mai Zadanie, jak to słyszeliśmy, dla następnych pokoleń, tych wszystkich elementów, o których wspominamy dzisiaj, za które się modlimy, właśnie za nasze ziemię, za nasze lasy, za naszych myśliwych. Za Turzia, als Förster, als Jäger, wenn sie in anderen Bereichen tätig sind für die Umwelt, einen großen Dienst an der Nation, aber auch an Europa und der ganzen Menschheit. I dlatego wszyscy ci, którzy dzisiaj się modlimy, czyli no to właśnie leśnicy, myśliwi czy rolnicy, oni przyczyniają się do tego, że myśmy mieli iść na Gileńską propozycję, bo ja jadę na 17, to i tak, ja tu jeszcze już na wylocie, ale jeszcze nagrywam radio, to i te sztandary u niego tu nagrywam, ale on po prostu ciągle do tego trwania, ciągle śpię, ale mam te korzonki, ja lubię też wygrać, no ale ja muszę jechać w wiarę 17, to po trzeciej muszę wyskoczyć. Ja jako przedstawiciel kościoła właśnie rzymskiego, a ja już nie wiem, jak jestem kierownik dzwonił też, ja się nie odzywam, bo do mnie te banki nie dzwonią, ja się nie odzywam, że zawsze napisz słowo. I jak też no, chcę że... was zachęcić do takiej odwagi, no, żeby to kontynuować. To od 14, ja tu się skończę. Robuć się Polska na to, wam, tu jest i radio. Ale jeszcze po tym, właśnie po tej pochwale jest jeszcze jeden aspekt, no, ale on nie przyjdzie na pewno, bo to daleko jest. Es wird in Polen ein Film gezeigt über den Klerus. Und dort wird ja der ganze Klerus, alle Geistlichen werden verhöhnt und verlacht. Mam tutaj na myśli właśnie film, który ostatnio pojawił się właśnie w kinach, nawet go nie odczuł, bo po prostu on jest strasznie właśnie i do spania i może i się nie wyspał, bo to ja nie wiem. Bo to jeszcze i był Dawidek, könnte man sagen natürlich in allen Berufen, in allen Bereichen gibt es immer gute und schlechte Menschen. Można by było powiedzieć, generalizując, że w każdym zawodzie czy w każdym wymiarze powołania są dobrzy i mniej dobrzy, czyli aha, gazetka. Ja też lubię gazetkę za darmo, ale potem mam tego tak dużo, że z Bóg, z Biblioty czytać i nie mam czasu czytać tego wszystkiego. Wśród apostołów, a tu jeszcze do rzeczy, bo tutaj się w pracy kupuje takie po 6-7 właśnie drogie, jest bardzo dużo ciekawych rzeczy sobie. Ale deshalb kann man nicht das ganze Apostelamt, das Priesteramt, das Bischofsamt in Frage stellen. Ale jeśli nawet to miało miejsce, to nie możemy w jakikolwiek sposób negować urzędu apostoła, czy urzędu biskupiego, czy urzędu kapłana. Und wenn man die Geschichte Polens betrachtet, seit der Teilung, da war es doch der katholische Klerus, die Bischöfe und viele Priester, die in den vielen besetzten Teilen die polnische Nation und Identität zusammengehalten haben. Swojego nie szanujecie, swoich rzeczy nie szanujecie, to do tego to dochodzi. To właśnie kapłani wraz z biskupami historii dużo zbiory, no, które miały miejsce przez narody ościenne, oni właśnie przyczynili się do tego, że ta tożsamość narodowa, tożsamość Polaka, która wynikała właśnie z chrześcijańskich korzeni, ona była zachowana. Und auch im Dritten Reich, im Zweiten Weltkrieg, bei der Besetzung durch die Deutschen und dann auch durch die Kommunisten, die Russen im Osten, war es ja so, dass bei Hitler 8000 katholische Priester in ganz Europa umgebracht worden sind. Davon haben den größten Blutzoll die polnischen Geistlichen errichtet. A później podczas właśnie czasów Hitlera, nazizmu hitlerowskiego, jak też komunistycznego, wielu kapłanów poświęciło swoje życie, ponieważ w obozach koncentracyjnych III Rzeszy zginęło 8 tysięcy księży, z czego większa część to byli polscy księża. Oddali swoje życie. Stellvertretend möchte ich nur nennen Pater Maximilian Kolbe und Powiewuszku. Jako właśnie takie symbole tego oddania życia możemy nazwać tutaj ksiądz kardynał mówi o Maksymilianie Marii Kolbe i o księdzu Jerzym Popiełuszko. Kiedy ta propaganda, die jetzt gegen den Klerus in Polen gemacht wird, steht letztlich auch eine propaganda gegen Polen. Także ta propaganda, która jest teraz na łamach właśnie mediów, poprzez niektórych mediów, poprzez film Kler, ona uderza tak naprawdę we wszystkich Polaków. A
wirkliche Substanz Polens aushöhlen und unterminieren. W ten sposób właśnie próbuje się tą duchową substancję Polski w jakiś sposób zniszczyć czy zagrozić. Deshalb rufe ich Sie alle dazu auf, treu zu stehen zur Kirche, zu den vielen, vielen guten Geistlichen, die Sie getauft haben, die Sie zu Kindern Gottes gemacht haben, und sich nicht von einer negativen Propaganda beeinflussen zu lassen. I dlatego proszę was i wzywam was do tego, ochrzcili, którzy prowadzili was do wiary, którzy udzielali wam sakramentów, i nie, abyśmy nie poddali się tej fałszywej propagandzie. Schlimmste Angriff, den man machen kann gegen eine Person oder gegen eine Familie, gegen eine Stadt, gegen eine Nation, gegen die Völkergemeinschaft in Europa, ist, wenn man das Vertrauen untergräbt. Najgorszym właśnie zagrożeniem, czy największym atakiem wobec człowieka, wobec wspólnoty, wobec grupy społecznej, czy wobec w takim szerokim rozumieniu kogokolwiek, jest to, kiedy próbuje odebrać się mu zaufanie. Deshalb bitte ich Sie alle ganz, ganz herzlich, bardzo serdecznie, das Vertrauen zu den Menschen, mit denen Sie verbunden sind, in der Familie, in der Nation, in unserer großen weltweiten katholischen und christlichen Glaubensgemeinschaft. I dlatego proszę was wszystkich o to, abyśmy mieli do siebie nawzajem wielkie zaufanie, abyśmy ufali sobie, abyśmy potrafili w tym wymiarze właśnie razem dążyć ku przyszłości. To były słowa, które na 10. Hubertusie skierował ksiądz kardynał Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Będziemy jeszcze dzisiaj łączyć się z Tucznem. Tam, proszę Państwa, również będzie ksiądz kardynał obecny. A przed nami kolejny temat, tym razem związany z językiem używanym coraz częściej przez polityków, zwłaszcza polityków totalnej opozycji. Dzisiaj już o Schetynie to była mowa o totalnej opozycji, ale to powinni ich do więzienia powsadzać niestety.